Cześć, dzień dobry, tutaj Justyna Warzocha i serdecznie dziękuję, że znajdujesz tę chwilę na wspólny rozwój. Dziś chcę przedstawić Ci mój materiał na temat tego, jak osiągnęłam stan, w którym kocham samą siebie, w którym żyję w szczęśliwym związku, w którym naprawdę jestem szczęśliwa sama ze sobą. Poprosiła mnie o to jedna z moich klientek i sądzę, że to będzie bardzo wartościowa treść dla wszystkich z Was, którzy tak naprawdę uczą się tego, rozwijają tę umiejętność i bardzo chcą się zbliżyć do samych siebie. Więc ja muszę podkreślić, że na samym początku mojego rozwoju osobistego, gdy cały czas to hasło pokochaj samą siebie, naucz się kochać samej siebie, zacznij kochać samą siebie. Ja już po prostu w pewnym momencie nie mogłam tego słuchać. Każdy o tym mówił, każdy to powtarzał, podkreślał, jakie to ważne, ile to zmieni w moim życiu, ale nie do końca wiedziałam tak naprawdę, jak to zrobić. Wydawało mi się to taką ciekawą ideą, tak? Kochać samego siebie, być dla siebie dobrym, ale było to dla mnie trudne i nie wiedziałam zupełnie, jak się do tego zabrać. I oczywiście pewnie również w Twoim życiu, tak jak i w moim, nie do końca zostałam tego nauczona w dzieciństwie i nie do końca to odczułam, więc trudniej było mi taką postawę wobec siebie przejawiać. I tutaj muszę się z Tobą podzielić, że miałam wiele trudności z tym. Przeżyłam zaburzenia odżywiania, wiele związków, które tak naprawdę były toksyczne, nieudane, tylko dlatego, że w tej pozycji nie potrafiłam kochać samej siebie i jako kobieta zaprezentować zupełnie inną wibrację, zupełnie inny poziom mojej energii, mojej obecności jako kobieta. I cała zmiana w moim życiu, w tym co zaczęłam osiągać, w tym jakich ludzi zaczęłam poznawać i jaką kobietą zaczęłam się stawać, wyniknęła z tego, że w końcu przyjęłam ten stan. I o tym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć i również jak Ty możesz do tego stanu dojść. Jak pokochać siebie na nowo, jako kobieta, jako człowiek, jako dusza. I po raz pierwszy coś takiego, ten właśnie sposób myślenia poznałam dzięki przewodnictwu jednej z moich mentorek. Moniko, pozdrawiam Cię tutaj serdecznie. I również w książkach Louise Hay. I książki Louise Hay naprowadziły mnie na to, jak ważne jest, bym traktowała siebie godnie, z szacunkiem, wybaczała sobie, wybaczała innym, jako część mojej drogi, mojego rozwoju. Następnie takie dwie książki, które również wpłynęły na poziom mojej świadomości, miłości własnej, to książka, którą serdecznie Ci polecam i brzmi ona Kłamstwa o miłości, autorstwa Byron Katie. Serdecznie polecam. Oraz książka naszej kochanej, wspaniałej podróżniczki, autorki Beaty Pawlikowskiej pod tytułem W dżungli podświadomości. I te książki pomogły mi nabrać zupełnie nowej perspektywy względem tego, jak traktować samą siebie oraz to, co było, przeszłość, to, gdzie niekoniecznie zachowałam się względem siebie dobrze lub względem innych. I jedną z najtrudniejszych rzeczy do pokonania były dla mnie przekonania, które blokowały moją miłość własną. Poszukaj również w swoim życiu, w swoim systemie, w jakim myślisz, przekonaniach, to, co uniemożliwia Ci pokochanie samej siebie. I dla mnie to były takie banalne być może z pozoru przekonania, że być może nie ważę tyle, ile powinnam. Jak mogę kochać samą siebie, skoro nie osiągnęłam tego czy tamtego? Skoro jestem samotna, skoro nie jestem w związku, wtedy nie byłam. I pewne przekonanie właśnie tego typu tak jakby blokowały mój umysł i wprawiały mnie w system myślenia, gdzie myślałam, że moja miłość do samej siebie musi być warunkowa. Czyli pokocham siebie, gdy schudnę, gdy zarobię pewną ilość pieniędzy, gdy ktoś mnie pokocha, gdy ktoś mnie zaakceptuje. I dzięki
tej pierwszej z książek Byron Katie, ja zrozumiałam, że to jest moja odpowiedzialność i dopóki sama nie wezmę się za pokochanie samej siebie, to wręcz błędem i dużą iluzją byłoby oczekiwanie tego od kogoś innego. I wtedy pamiętam, wzięłam taki okres w moim życiu, gdzie wzięłam urlop, pojechałam za granicę do bardzo cichego, przestronnego miejsca i spędziłam pewien czas na osobności, w ciszy, sama ze sobą. I tak jak sugeruje Beata Pawlikowska też, pamiętam, że chodziłam na długie spacery rano o świcie, wstawałam rano i podczas tego spaceru 20-minutowego wzbudzałam w sobie bardzo głębokie poczucie wdzięczności. I ty też możesz to zrobić, wcale nie musisz wyjeżdżać, możesz znaleźć chwilę w ciągu dnia, gdzie rozbudzisz w sobie poczucie wdzięczności do życia, do Boga, jeśli w Niego wierzysz, do tego, co w Tobie najcenniejsze, że żyjesz, że możesz istnieć, że tak wiele wbrew pozorom Ci się już udaje i udało, za to, że masz wokół siebie kochających przyjaciół, rodzinę. I ja właśnie o tym wszystkim myślałam, patrzyłam dookoła, obserwowałam naturę i pomyślałam, jak pięknie jest żyć, w jakim ślicznym świecie my żyjemy. I na tym się starałam skupiać, czyli na początku potęgowałam w sobie to uczucie wdzięczności i później, gdy szłam, powtarzałam afirmacje. Kocham siebie i akceptuję siebie w pełni. Kocham siebie i akceptuję siebie w pełni. I na tym skupiałam mój umysł. Na początku, przyznam się, tak, to brzmiało dziwnie, bo afirmowałam, że kocham siebie, a myślałam, wcale nie kochasz. I to było troszeczkę dziwne na początku, ale później tak bardzo rozbudzałam w sobie uczucie miłości, że tak bardzo chcę siebie kochać, uczę siebie kochać, że to powoli ustępowało i te nowe przekonania po kolei się ugruntowywały. I również częścią mojej drogi było podejście do siebie jak do najlepszej przyjaciółki i wybaczenie sobie moich niedociągnięć, moich wad, tego, że nie jestem idealna i wcale nie muszę. I dla tych z Was, którzy na przykład stawiają sobie za pułap pokocham siebie, gdy schudnę, gdy zacznę więcej zarabiać, to muszę Was przestrzec przed tym, że to właśnie akceptacja i ta początkowa miłość, ten zapas jej, który sobie dacie na początku, pomoże Wam zarabiać więcej i pomoże uwolnić Wasze ciało z ciężaru, którym jest zbędna waga. Bo człowiek, który kocha samego siebie, bardzo o siebie dba. I na przykład jeśli palisz papierosy, nadużywasz alkoholu albo zupełnie nie zwracasz uwagi na to, co jesz, to ewidentnie już na zewnątrz można stwierdzić, że nie kochasz samej siebie. Bo zadaj sobie pytanie, jak postępuje kobieta, która kocha samą siebie? Jaki ma system przekonań? Jaka jest? Jak się zachowuje? W jaki sposób działa? Zastanów się nad tym i pomyśl, co jeszcze musisz zmienić. I ja radzę Ci tutaj, żebyś zaczęła od tego uczucia wdzięczności do samej siebie, do świata, do Boga i powoli skupiała się na tym pragnieniu, by otworzyć swoje serce przede wszystkim dla samej siebie i pozwolić sobie na miłość. I jeśli nikt tego Cię nie nauczył w Twoim życiu lub nie doznałeś miłości jako dziecko czy gdy dorastałeś, to najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że my sami możemy się tego nauczyć i widocznie to jest nasza lekcja, widocznie to jest nasze wyzwanie, aby w tym życiu, w tym wcieleniu, w tym doświadczeniu dać sobie taki prezent. I przyznam, że dla mnie jest to największe osiągnięcie do tej pory, bo trwanie w tym stanie dało mi bardzo wiele szczęścia i spokoju. Dzięki temu byłam w stanie stworzyć bardzo świadomy związek z bardzo świadomym mężczyzną oraz uwierzyć własnemu głosowi wewnętrznemu i dzięki temu znaleźć głos i przestrzeń, by do Ciebie mówić, by dzielić się tą historią z Tobą. Tak bardzo Ci życzę miłości do samej siebie. Pokochaj siebie, bo już czas, bo od tego wszystko się zaczyna,
bo to wcale nie jest takie trudne. Wystarczy otworzyć serce, wystarczy wyrazić gotowość i chęć, by traktować siebie w inny sposób. Zacznij od tego, że zasługujesz na miłość, że to początek wszelkiego szczęścia, największej przygody w życiu i bardzo dużego spokoju. Życzę Ci dużo miłości, życzę Ci, byś po kolei wdrażała to, co dzisiaj Ci przekazałam. Podziel się ze mną swoimi wnioskami, swoimi refleksjami. Jestem na to bardzo otwarta i jeszcze raz dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie Cię pozdrawiam. Pa, cześć!